Cześć, Przemas, witam Was serdecznie w Kępie Marzeń. Jak widzicie, na stole Ortur Laser Master 3, 10-watowy. Dostałem go od firmy Sinsini, chińskiej firmy, do testów w zamian za nagranie filmu. To, że dostałem, to nie znaczy, że będzie ten film w samych superlatywach. Pokażę Wam sporo niuansów, bo testowałem ten laser przez miesiąc. I tak naprawdę przez miesiąc wyszło mi bardzo, bardzo wiele niuansów i okazało się, że te niuanse nie pojawiały się tylko u mnie w tym laserze, akurat w tym konkretnym modelu. Natomiast jest to i wada, i zaleta. Ale dlaczego? To zobaczycie w filmie. Co dodatkowo w filmie? No nie będzie, słuchajcie, jak złożyć ten laser. Jak kupicie ten laser, to będziecie mieli instrukcję krok po kroku, ale też macie kilka filmów na naszych polskich kanałach, w jaki sposób ten laser złożyć. Ponieważ mój kanał dotyczy pracy i wiedzy o drewnie, więc skoncentrowałem się przede wszystkim na pracy tym laserem w drewnie, czyli na cięciu drewna i dlaczego mi takie przypalenia wychodzą i tak dalej, to zobaczycie w filmie, tak naprawdę spalenia i zwęglenia. Testowałem po prostu ten laser w różnych gatunkach drewna. Wyszły mi też pewne niuanse właśnie związane z przesunięciem, z przekoszeniem zdjęć podczas grawerowania i pokażę Wam, gdzie i w którym miejscu należy właśnie wykalibrować ten laser, żeby nie robił takich historii i żebyśmy byli zadowoleni z jego pracy. Testowałem też przystawkę obrotową do elementów toczonych, tak samo grawerowanie na elementach walcowych i elementach toczonych, wykonywanie też ażurowych takich przedmiotów. No i dodatkowo też przetestowałem jakość tego lasera, jego wiązki pod kątem też mozaikowania, czyli łączenia różnych gatunków drewna ze sobą. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie niuanse, jak pracuje się w drewnie tym laserem, jak się tnie, jak się graweruje, a także jakie ciekawe ustawienia ma program Lightburn, bo też taki zakupiłem, to zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego filmu. Lecimy, bo naprawdę na ten laser już poświęciłem dużo czasu, ale dlatego ten film mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ciekawy. Jedziemy! Z boku lasera możemy znaleźć wejście na USB do podłączenia do komputera, a także antenę Wi-Fi, która umożliwia nam zdalne połączenie tego lasera z komputerem. Przed uruchomieniem samego lasera pamiętajcie o włożeniu najpierw karty microSD dostarczonej razem z laserem. Aby uruchomić laser, najpierw upewnijcie się, że wyłącznik awaryjny jest wyciśnięty do góry. Następnie wkładamy kluczyk, też dostarczony do lasera. No i przytrzymując około 5 sekund przycisk, uruchamiamy sam laser. Po uruchomieniu laser sprawdza, czy głowica znajduje się w pozycji bazowej. Ok, i teraz jak się podpięliśmy już do komputera, to potrzebujemy programu do jego obsługi, a także nawigacji. Ja korzystam z programu Lightburn. Kupiłem go gdzieś w kwocie 260 zł. Możecie korzystać z programu Laser GRBL, który jest darmowy. Natomiast dlaczego ja zdecydowałem się na ten program? Dlatego, że ma on o wiele więcej funkcji, które bardzo często są dla mnie osobiście przydatne. No i żeby można było sterować tym laserem, musimy go najpierw uruchomić. Tutaj na dole macie funkcję urządzenia. Klikamy na urządzenia. W tym momencie możemy uruchomić funkcję znaleźć mój laser. Ja wolę uruchomić tą funkcję utwórz ręcznie. Ta funkcja daje nam możliwość komunikowania się z laserem poprzez przewód, ale też i przez Wi-Fi, bo taką funkcję ten laser posiada. I teraz automatycznie ten laser znajduje GRBL M3. Natomiast ta funkcja jest ograniczona i nie daje możliwości ustawień minimalnej mocy lasera. Dlatego ja klikam sobie zawsze to GRBL, next. I teraz możemy właśnie albo przez internet, albo przez USB. Najpierw połączmy się przez USB, czyli klikam USB, next. Tutaj jakie są wymiary obszaru roboczego, wpisujemy 400x400 mm. Next. Tutaj zostawiam przód lewa strona, jaki jest punkt początkowy lasera, taki jaki jest, czyli przód lewa strona. Automatycznie ustaw laser w pozycji bazowej po uruchomieniu. OK, next. Wszystko gotowe, podsumowanie, zakończ, finish, kończymy. I dodało nam urządzenie do listy. No i cóż, i bierzemy, ok, zobaczymy, czy nam znajdzie, czy nam się połączy. Teraz mamy różne porty, sprawdzam COM1. Nadal się nic nie łączy, laser nie reaguje. Ok, sprawdzam dalej, wracam jeszcze raz do COM3.
Okej, laser poszedł do pozycji bazowej. Program skomunikował się z naszym laserem. Teraz sprawdzamy, czy wszystko działa. Kursorami. Dałem tu aż 400, więc laser porusza się po całym swoim obszarze. Sprawdzimy od razu ustawienia lasera. W dół. I w bok. OK, laser reaguje poprawnie. Tutaj macie właśnie możliwość zmiany odległości, o ile ma się przesunąć. Wpiszmy tu 20 mm. I teraz po uruchomieniu strzałki laser powinien przesunąć się o 20 mm. No i tak faktycznie jest. Ten domek to funkcja powrotu lasera do pozycji bazowej, czyli do pozycji domowej. OK, wszystko działa, wszystko jest skomunikowane, więc będzie można rozpocząć pracę. OK, połączmy się teraz przez Wi-Fi, ale zanim połączymy się przez Wi-Fi, musimy najpierw zobaczyć, jaki mamy adres IP. Możemy to sprawdzić z pozycji tego programu LightBear w konsoli. Na początku, jak się tylko połączycie z laserem, macie różne informacje tu podane. Między innymi będzie też znajdował się tutaj właśnie adres IP. Jest tutaj. Mamy adres IP 192.168.5.1. Musimy zapamiętać ten adres IP. Dalej, musimy uruchomić naszą sieć. Automatycznie moja sieć tego lasera nazywa się OLM3AP147E. Prawdopodobnie będziecie mieli podobną, więc klikamy połącz, wpisujemy hasło. Hasło znajduje się w instrukcji dostarczonej papierowej po zakupie. Chyba tam jest od 1 do 8, coś takiego. No jak się połączymy już tutaj z naszą siecią, z naszym laserem przez Wi-Fi. OK, klikamy tak. Urządzenia. Utwórz ręcznie. GRBL Next. Ethernet Next. Adres IP 192.168.5.1. Next. Nazwę sobie nazwiemy GRBL Wi-Fi, żebyśmy wiedzieli. 400 Next. Next. Finish. OK. OK. Dodało. I teraz, jak widzicie, odpiąłem przewód. Bierzemy GRBL Wi-Fi i zobaczymy, czy się połączy. Jest. Połączyło się. Sprawdźmy teraz, czy wszystko się fajnie steruje. Działa, także w ten sposób jesteście w stanie połączyć się z tym laserem przez Wi-Fi. Jeszcze tylko kilka podstawowych funkcji tego programu, żeby łatwiej wam było w dalszej części filmu zrozumieć po prostu to, co robię i jak testuję i dlaczego takie ustawienia, a nie inne. Żeby opowiedzieć o tym programie, to trzeba oddzielnie nagrać film, natomiast ja pokażę wam podstawowe funkcje, żebyście lepiej zrozumieli. Narysujmy teraz jakiś kształt, zacznijmy od kwadratu. Żeby narysować kwadrat, rysujemy go z shiftem, przytrzymujemy shift, rozciągamy, mamy kwadrat. Tak samo możemy zrobić z kółkiem. Tutaj mamy na przykład napis, coś napiszmy. Mamy teraz trzy różne obiekty i żeby każdemu temu obiektowi nadać oddzielne parametry, musimy zrobić coś takiego. Klikamy na kwadrat, wchodzimy tutaj w zakładkę cięcie warstwy, zaznaczamy na czarno i mamy właśnie warstwę na czarno 0,0, tak jak tu na dole. Klikamy na kółko, zaznaczamy 0,1, już pojawiła nam się nowa warstwa kółka. Klikamy na napisy 0,2 i mamy już trzecią warstwę. Mamy trzy oddzielne warstwy, będziemy mogli dzięki temu nadawać trzy różne parametry. Żeby wyciąć, dokonywać cięcia przy użyciu tego programu, musimy zaznaczyć funkcję line. Mamy też fill oraz offset fill. Na początku linia i wypełnienie to są dwie funkcje, które na pewno będą przydatne. O tej trzeciej funkcji dziś nie będę opowiadał. I teraz klikając dwukrotnie w prędkość i moc, wchodzimy sobie właśnie w ustawienia już w konkretne parametry. Teraz tak, tutaj mamy prędkość 2000 podaną, możemy maksymalnie w tym laserze podać 20 000. Niestety blokuje mi ten program tą możliwość, ponieważ ja pracuję tutaj na wersji demonstracyjnej i przy okazji wam właśnie powiem, że możecie ten program testować przez 30 dni. Taki mam zainstalowany w komputerze w domu, natomiast w warsztacie mam już zainstalowaną wersję płatną. Ta wersja płatna jest dożywotnia, więc czy to duża cena, czy nie,
Zostawiam to już wam pod rozwagę. Nie płaci mi nikt za tego Lightburna, także pokazuję wam, ponieważ jest to naprawdę dobry program. Wróćmy do parametrów. Prędkość milimetry na sekundę. Niech zostanie 2000. Maksymalna moc. Jeżeli mamy maksymalną moc, możemy zmieniać od 1 do 100% moc lasera. Wspomaganie powietrzem, jeżeli mamy, to zaznaczamy, jeżeli nie, to odznaczamy. I mamy też Constant Power Mode, czyli stała moc pracy wiązki lasera. Możemy odznaczyć lub zaznaczyć. Kiedy tnę, zaznaczam stałą moc lasera. Kiedy wypełniam, zaznaczam, żeby nie było stałej mocy. I wgram teraz zdjęcie. Importuj, zaimportuj jakiekolwiek zdjęcie, niech będzie jakieś zdjęcie z kursu. I teraz, jeżeli mam wgrane zdjęcie, zaznaczam, niech to będzie 03, czyli oddzielna już warstwa. I wchodzę teraz w obraz i zobaczcie, tutaj mamy minimalną moc i maksymalną moc. To, co wam mówiłem, że możemy ustawiać. Jak mamy wypełnienie, obraz. Wówczas mamy minimalną, maksymalną moc. Laser dostosowuje po prostu w zależności od tego, jakie parametry tu ustawimy. Jest to wersja demonstracyjna, więc w tej wersji niestety nie mamy możliwości ustawienia tej minimalnej mocy. Natomiast w wersji płatnej już mamy możliwość ustawienia tej mocy. Ja ustawiam zazwyczaj minimalną moc od 20, maksymalna moc do 90. Zauważyłem, że ten laser służył jak najdłużej. Katowałem go przez ten miesiąc na 100%, ale wydaje mi się, że lepiej zrobić to na 95% maksymalnie. Także myślę, że to są te podstawowe ustawienia. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o zdjęcie, mamy interwał linii w milimetrach 0,1 i to, co daje nam rozdzielczość 254. Jakbyśmy zmniejszali interwał, to zwiększa nam się rozdzielczość. Natomiast producent mówi, że ta plamka właśnie w tym laserze jest 0,1, co daje nam 254 dpi i faktycznie tak jest, ale to w dalszej części filmu pokażę wam, jak to się ma w praktyce i jak ta plamka faktycznie jest dokładna już podczas testów. Ok, czyli mamy wszystkie ustawienia. To jeszcze z ciekawości, jakbyście chcieli na przykład, żeby nie grawerować któregoś z tych elementów, z tych obiektów, to wystarczy, że po prostu odznaczacie. Jak chcecie sprawdzić, który obiekt należy do danej warstwy, prawym przyciskiem myszy klikamy w prawo i podświetla nam wtedy dany obiekt. Jeżeli mamy tego bardzo, bardzo dużo, to taka przydatna funkcja. Ok, myślę, że to wszystko i możemy lecieć dalej już z testami i rozpoczynamy od cięcia drewna. Przed rozpoczęciem pracy na laserze pamiętajcie o okularach ochronnych. No, wzrok mamy tylko jeden. Testy cięcia tym laserem przeprowadziłem w materiałach drewnopochodnych jak sklejka o grubości 2,6 mm oraz w takich gatunkach drewna jak sosna, olcha, dąb, klon, buk oraz jesion o tej samej grubości 10 mm. Czyli wybrałem drewno o różnych parametrach gęstości. Parametry cięcia były ustawione takie same dla wszystkich próbek, czyli prędkość 100 i moc lasera 100%. Wyniki testów okazały się bardzo ciekawe pod kątem obróbki cieplnej drewna, ale to tylko potwierdziło moje przypuszczenia, że nie tylko każdy gatunek drewna posiada różną gęstość, ale tak naprawdę każdy jeden kawałek drewna, na którym pracujemy. Bo przede wszystkim parametr gęstości drewna ma właśnie wpływ na jego cieplną obróbkę. Wyniki testów. Najszybciej przeciąłem sklejkę o grubości 2 mm, no ale jest to zrozumiałe ze względu na jej grubość. Następnie olcha była przecięta po dwóch przejazdach, jak widzicie tutaj w kółku zaznaczone. Następnie przy tych samych parametrach sosna przeciąłem ją po 4 przejazdach. Dalej sklejka 6 mm, tak samo jak sosna 4 przejazdy. Dąb po 6 przejazdach, klon po 8 10, buczyna po 10-12, jak testowałem, a jesion po 20 dopiero przejazdach. I jakie wnioski pierwsze nasuwają się w związku z tym? Ano takie, że tak naprawdę w wielu publikacjach, wielu książkach stolarskich dotyczących obróbki pracy z drewnem i parametrów gęstości drewna, no niejednokrotnie buk przewija się jako drewno bardziej gęste od jesiona, a okazało się tutaj w tym przypadku, że jednak ten jesion był gęstszy, akurat ten kawałek jesiona, od tego kawałka buczyny. Oczywiście wpływ na to mają też inne parametry, czy jest to przekrój styczny, czy jest to przekrój promieniowy, czy wchodzimy w przyrosty wczesne i późne, ale myślę, że to są badania i dywagacje na przynajmniej 600-700 próbek, żeby takie badania, można powiedzieć, że to były badaniami, a to były tak naprawdę moje testy, z których wyciągam jakieś swoje pierwsze wnioski na przyszłość, ale myślę, że nad tym się skoncentruję
Może kiedyś, jak będzie na to czas. Właśnie musiałem przerwać testy tego cięcia, bo zobaczcie, co się dzieje. No teraz już szybko wziąłem, ale normalnie zapaliło mi tego buka przy tam 8-9 przejeździe. Przy 6 mnie przecięło, ale przy 8-10 zaczęło palić, także każde to drewno reaguje całkiem inaczej na tą obróbkę cieplną. Także ciekawe w sumie to wyszło doświadczenie. No i oczywiście jaki z tego morał wychodzi? No morał z tego wychodzi, słuchajcie, taki, że broń Boże nie zostawiajcie samego lasera bez opieki, bo może wam spalić warsztat. Widzicie, jeszcze ten leci w tył. Także cały czas czuwałem, bo wiedziałem, że trzeba po prostu przy tym laserze być przy takich testach. Tak jak podkreśliłem, to były moje pierwsze spostrzeżenia i dla tych, którzy już lasery posiadają, wiedzą również, że wpływ na czyste i bardzo wydajne cięcie, czyli mniej przejazdów, ma wspomaganie lasera powietrzem. Czyli jak tniemy laserem, zawsze warto wspierać się tym powietrzem, czy to przy użyciu małych pompek powietrza, czy kompresora. Ten laser ma możliwość właśnie podłączenia powietrza do głowicy. Przy takim cięciu bez powietrza dysza i soczewka lasera może się zabrudzić od przypaleń, co ma wpływ na jakość cięcia czy grawerowania i dlatego warto raz na jakiś czas wyczyścić te elementy papierem, ręcznikiem papierowym czy patyczkami do uszu. Dodatkowo wpływ na przypalanie od spodu ciętego materiału ma oczywiście brak dylatacji, co wykonywałem w tych pierwszych testach, dlatego tak od spodu przypalało. Wtedy warto jest albo lekko podnieść materiał nad podstawę, albo zainwestować już w dedykowaną podstawę do odprowadzania dymu. Ta platforma jest akurat ze strony producenta tego lasera, ale możecie w internecie znaleźć tańsze zamienniki. Niektórzy, widziałem, też stosowali kratki od grilla albo do piekarnika. Wpływ na jakość cięcia ma również ustawianie wysokości głowicy laserowej. Do tego służy właśnie, jak tutaj widzicie, taka dźwignia, którą dojeżdżamy do materiału, co pozwala nam na odpowiednie ustawienie właśnie wysokości głowicy i odpowiednie skupienie wiązki lasera. No i jak już mamy dyszę i soczewkę wyczyszczoną i podpięte powietrze, to zobaczmy, jak dokładnie tnie ten laser. Podniosłem materiał na sklejce, a pod spód włożyłem kawałek cienkiej blachy. Kolejne test to właśnie jakość cięcia podczas mozaikowania, czyli łączenia ze sobą różnych gatunków drewna. W tym przypadku będę łączył figury geometryczne z drewna klonu i olchy. Grubość materiału to 6 mm z kawałkiem. Parametry, jakie ustawiłem odnośnie cięcia, to moc lasera na 100, a przejazd 200. Faktycznie jakość cięcia znacznie się poprawiła po podpięciu powietrza, też podniesienia drewna do góry. Wystarczyło tylko dwa przejazdy zarówno w olszy, jak i w klonie, aby wyciąć te figury geometryczne. W olszy, jak widzicie, to cięcie jest czyste zarówno z góry, jak i od spodu. Od spodu lekkie osmolenia, natomiast w klonie cięcie od góry, jak widzicie, jest czyste, ale od spodu nadal widać lekkie osmolenie. I nasuwają mi się tutaj dwa wnioski, czyli jeden, warto ten materiał podnieść troszkę wyżej, a drugi, jeżeli tniemy cieńszy materiał, czyli 6 mm, a nie 10, nie występuje efekt zwęglenia, ale o nim będzie za chwilkę. Przejdźmy do jakości cięcia, czyli jaki nadmiar daje wiązka lasera po cięciu drewna, w tym przypadku olchy i klonu. Kwadrat i kółko w klonie przeciąłem w ustawieniach boku i średnicy 20 mm, a olchę 20,3 mm. Po podniesieniu deski do góry figury bez problemu się wysunęły, czyli był luz, ale o ile? Chciałem to sprawdzić. W związku z tym figury z olchy włożyłem do klona i jak się okazuje, spokojnie się zmieściły. A nawet miały lekki luz, bo bardzo łatwo właśnie można było je wyjąć. Więc stwierdziłem, że pójdę dalej i przetnę na 20,4, więc zobaczcie. Czyli ten test daje nam informację, że wiązka tego lasera tnie z dokładnością do 0,2 mm. Czy ten efekt mnie zadowala pod kątem mozaikowania? No nie do końca, ponieważ po cięciu laserem zostają czarne, przypalone obwódki. Ok, to wróćmy do tego mojego pancernego kawałka jesiona. Podpiąłem powietrze, ustawiłem odpowiednią wysokość głowicy. Jeżeli chodzi o parametry, to 100% mocy oraz przejazd 100. I co się stało?
ten jesion okazał się naprawdę wyjątkowo gęsty, ten kawałek. No i zaczął mi się po prostu palić, a powietrze wydmuchiwane z dyszy zaczęło podsysać ogień, więc musiałem przerwać to wypalanie. Ale nie poddałem się. Ustawiłem parametry później 100% mocy lasera i 200 prędkość przejazdu, ale jak widziałem, że po 10 przejazdach dalej nie tnie, zrezygnowałem. Jaki wniosek? Zobaczcie w przekroju poprzecznym, jak widać, ten laser w pewnej głębokości zaczyna zwęglać to drewno. A jak wiadomo, węgiel jest dobrym izolatorem ciepła i prądu. I dlatego przypuszczam, że przy gęstych gatunkach drewna laser o mocy 10 W ma ogromny problem. Ten laser posiada również możliwość grawerowania i cięcia w osi Y, czyli przedmiotów takich jak kieliszki, kubki, elementy toczone itd. Jeżeli będziecie chcieli pracować na takich kształtach, do tego będziecie potrzebować podniesienia podstawy do góry za pomocą jakichś klocków. Ja mam akurat nóżki dedykowane do tego lasera. Będziecie też potrzebować przystawkę obrotową. Zarówno nóżki, jak i przystawka nie jest dostarczana w podstawowym zestawie lasera. Trzeba je dokupić. Po podłączeniu przystawki obrotowej do tylnej części lasera należy przełącznik ustawić w pozycji z Y-motor na Y-PR. Mierzymy obwód naszego przedmiotu. Wypoziomowujemy go, a następnie bardzo ważna rzecz, w ustawieniach programu Lightburn w zakładce konsola wpisujemy takie wartości jak $22 równa się 0 oraz $141 równa się 600. Dzisiaj nie będę się bardziej zagłębiał dlaczego, natomiast to umożliwi nam właśnie grawerowanie i cięcie przy użyciu właśnie tej przystawki obrotowej. Następnie wchodzimy w ustawienia Laser Tools. Konfiguracja przystawki obrotowej, zaznaczamy włącz przystawkę obrotową oraz Mirror Output Rotar. W zakładce oś przystawki obrotowej wpisujemy zamiast 360,96 mm na obrót, wpisujemy obwód zmierzonego naszego przedmiotu, co daje nam średnicę, zaznaczamy OK. Ustawienia, jakie zrobiliśmy, spowodują to, że laser będzie pracował nam w osi X, a Y-PR da nam ruch obrotowy. Dlatego musimy ręcznie przesunąć w osi Z laser i ustawić wysokość głowicy. Po ustawieniu wysokości ręcznie przesuwam w osi Z, tak aby laser znalazł się na środku nad naszym grawerowanym przedmiotem. Ja akurat na tym balcu będę grawerował napis "Szczęście to droga, a nie cel". Szerokość i wysokość dostosowuję do długości tego walca oraz jego obwodu, a następnie zaznaczam ustaw punkt początkowy oraz przy użyciu funkcji kadr sprawdzam, czy wszystko działa poprawnie. I jak widzicie, nie działa poprawnie, ponieważ przystawka nie wykonuje jednego obrotu, a kilka. Dlaczego? Dlatego, że na początku wpisałem złe parametry, zamiast 96, 360. Dlatego tak ważne jest ustawienie tego parametru. Później zmieniłem jeszcze czcionkę, dałem poprawne ustawienia, czyli 96 i po sprawdzeniu okazało się, że przystawka wykonywała jeden obrót i wszystko gra. W ustawieniach warstwy dałem jako fill wypełnienie 5000 prędkość oraz 100% mocy lasera. No i zaczynamy grawerowanie. Grawerowanie przebiegło dobrze. Napis się zmieścił, czyli ustawienia były poprawne. A z bliska wygląda ten napis tak. Możemy też obrócić ten napis lub każdy jeden kształt o 90 stopni i grawerować nie tylko w osi, ale od dołu do góry naszego przedmiotu. Przetestowałem jeszcze tą przystawkę obrotową pod kątem cięcia elementów toczonych. Jak widzicie, ta przystawka ma też uchwyt czteroszczękowy, możemy ocować przedmioty o różnych średnicach, a także ustawiać przechył naszego grawerowanego czy ciętego przedmiotu. Oczywiście ustawienia podobnie jak w poprzednim przedmiocie, czyli wysokość naszej głowicy laserowej. Zmierzyłem również obwód tego prostego wazonika. W osi przystawki obrotowej wpisałem jego poprawne wymiary. Szerokość i wysokość wzoru dostosowałem do długości wazonu i jego obwodu, a prędkość to 200, natomiast moc lasera 100. Warstwa ustawiona jako line i moc lasera constant, czyli stała. Do środka dałem jeszcze deskę, żeby laser nie wypalał mi z drugiej strony tego wazonika, ale to i tak nie zdało egzaminu, ponieważ ta deska zbyt mocno się przypalała. Później kombinowałem ze sklejką antypoślizgową, a skończyłem w końcu na linijce, żeby rozpraszała mi po prostu wiązkę laserową i nie przypalała od spodu tak tego wazonika. Dla rozluźnienia efekty świetlne, bo powiem wam, że przy tym nagrywaniu już ten język mi się plącze, bo gadam i gadam wam do tego komputera. A efekt cięcia wyszedł właśnie w ten sposób.
No tak, dzieło sztuki to nie jest, natomiast pokazuję wam tylko możliwości, jakie ten laser ma. Wszystko zależy, wiadomo, od naszej wyobraźni. Dodam dwa przejazdy cięcia. Teraz ustawiam wysokość głowicy pod wypalanie własnego logo na dnie tego wazonika. I warto tutaj pamiętać, jeżeli nie korzystamy już z przystawki obrotowej, wrócić do ustawień. $22 równa się 1, a $141 równa się 1000. I oczywiście w konfiguracji wyłączamy naszą przystawkę obrotową. I z ustawień YPR wracamy na Y-Motor. Zaimportowałem swoje logo w grafice wektorowej, no i zacząłem wypalanie. I co się okazało, że jeżeli damy zbyt dużo prędkości przy grawerowaniu wektorowym, może się zdarzyć coś takiego. Prędkości, jakie wcześniej miałem, to 4000, zmieniłem na 2 i dokończyłem projekt już bez problemów. Przetestujmy w takim razie grawerowanie zdjęć. Jeżeli chodzi o parametry obrazu, to jeżeli klikniemy dwa razy przyciskiem myszy, pojawią nam się parametry. Rozdzielczość, jaką ustawiłem, to 254, interwał linii 0,1. Prędkość maksymalna, jaką posiada ten laser, czyli 20 000. Minimalna moc lasera 20%, maksymalna 100%. Niestała moc lasera. No i zobaczmy, jak to wyszło. Przy rozmiarach 260 na 167 mm czas takiego grawerowania to około 45 minut. Taki wyszedł efekt przy tej prędkości 20 000. Później po testach prędkości około 5000 dawały zdecydowanie lepszy i bardziej wyrazisty efekt grawerowania zdjęć. Dodatkowo jeszcze pobawiłem się też grawerując na sklejce. No tutaj już mamy troszkę większy kontrast, no bo inny materiał. W czasie intensywnego testowania tego lasera przez ten miesiąc, no potrafiły pojawiać mi się różne problemy, między innymi to, że na przykład zdjęcie nie było idealnie wygrawerowane w kwadracie, a robił mi się na przykład romb. I to nie był problem tylko u mnie, bo jestem też na grupie Ortur na Facebooku. Podobne problemy mieli inni użytkownicy tego lasera. I też przy intensywnym użytkowaniu potrafił gubić kroki. Przede wszystkim Wi-Fi, nie wiem, jaki to jest powód, do tej pory go nie rozwiązałem, ale też i czasem przez USB. Ale znalazłem rozwiązania, w jaki sposób radzić sobie właśnie z takimi problemami, jakie widzicie tutaj na obrazku. Jeżeli chodzi o gubienie kroków, są tu dwa rozwiązania tego problemu. I to jest fajne, że właśnie można modyfikować i kalibrować ten laser. Pierwsze to właśnie docisk poprzez te rolki w osi X. Tu macie taką nakrętkę na mimośrodzie i jak poluzuje wam się ten laser, to możecie tą nakrętkę poprawić, dokręcić i wtedy już te rolki ładnie chodzą. No i zamykamy. Drugie rozwiązanie to naciąg paska w osi X, czyli to, co steruje naszą głowicą laserową. Z boku przy użyciu imbusa jesteśmy w stanie ten pasek naciągnąć, jak jest za luźny i wtedy laser przestaje gubić nam kroki. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Jeżeli chodzi o oś Z, to mi się sprawdza takie ustawienie i taki naciąg tych pasków, żeby oś X po ustawieniu w pionie płynnie opadała na dół. Jeżeli chodzi o naciąg pasków w osi Z, ustawiam je właśnie w tym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o założenie pasków na rolki prowadzące, to musicie zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni montaż tych rolek z paskami i odpowiedniego ułożenia podkładki i nakrętek. Co dobrze obrazuje to zdjęcie, zwróćcie uwagę na tą podkładkę, która jest zaznaczona na zielono. Tak ma to wyglądać. Szukałem tego zdjęcia bardzo długo w internecie. Jeżeli tą podkładkę zaznaczoną na zielono odwrócicie w kierunku rolki, to ta rolka będzie się po prostu blokować i laser będzie wariował. Naciąg pasków w osi Z warto ustawić tak, jak sugeruje producent, czyli nakrętka równa się z rysunkiem, który jest na uchwycie. Jakbyście mieli jeszcze jakieś problemy z naciągiem paska, warto odkręcić obudowę lasera i sprawdzić naciąg paska, rolkę wewnętrzną. Tam też jest kilka śrub, które możemy podokręcać, czy to imbusem, czy wkrętem gwiazdkowym. Posprawdzajcie sobie dokładnie. Czasem po włączeniu lasera i zmiany z przystawki obrotowej na zwykłe grawerowanie mogą zadziać się takie rzeczy. Co robię? Wyłączam po prostu laser i próbuję przełączyć najpierw z pozycji Y-Motor na YPR, z powrotem włączyć laser. Czyli pracuje tylko mi w osi X.
wyłączyć z powrotem laser, wrócić do pozycji Y motor i ponownie wyłączyć laser. Znowu nie poszło, znowu się nie udało. Nie zawsze laser restartował się do swoich ustawień za pierwszym razem. Czasem trzeba było dwu lub trzykrotnie wykonać te czynności i laser wracał do normy. Jest. Jak wspominałem na początku filmu, ten laser ma swoje wady w postaci tego, że potrafi się rozkalibrować i to nie było tylko w moim przypadku, ale ma też zalety, że można właśnie kalibrować go sobie samemu, nie posiadając dużej wiedzy technicznej, a jak już wykalibrujemy, to efekt pracy tym laserem jest zadowalający. Ja wielkich oczekiwań do hobbystycznego lasera nie miałem, więc dlatego się mocno nie zawiodłem. Podsumowując wszystkie te testy, jeżeli chodzi o cięcie drewna 10 W to niby sporo, ale okazuje się, że nie aż tak dużo. Drewno czy sklejka o grubości 6 mm raczej nie stanowi dla takiej mocy lasera problemu, ale powyżej widzieliście, że jakość cięcia zależy od wsparcia powietrzem, podstawy pod materiał, czyli dylatacji i odprowadzenia dymu. Przystawka obrotowa, w sumie fajna sprawa, dająca wiele możliwości w zależności od wyobraźni użytkownika. Jeżeli chodzi o grawerowanie wektorowe i grawerowanie zdjęć, to jak już dobrze naciągamy paski, ustawimy ten laser i nie będziemy się śpieszyć, czyli nie będziemy pracować na pełnej prędkości, to ten laser daje przynajmniej dla mnie zadowalające efekty. Nie mam porównania tego lasera z innymi, dlatego nie powiem wam, czy warto go kupić, czy nie. Wnioski z tego filmu wyciągnijcie sami. Bo wchodzę teraz mocniej w tematykę laserową i widzę, że na rynku jest w podobnej cenie przynajmniej kilka innych modeli i marek, a ten rok przypuszczam będzie pod hasłem laserów 20-watowych, LED-owych, które i tak pewnie nie da się porównać z profesjonalnymi laserami CO2, no ale tam już cena wiadomo jest dużo wyższa. Jeżeli byście się zdecydowali po tym filmie na zakup tego lasera, to firma Cincinnati, która podarowała mi ten laser, podesłała mi jeszcze linka ze zniżką dla was $100, który wrzucam wam w opisie tego filmu. Jak skorzystacie z tego linka, to ja dodatkowo od każdego lasera będę miał jeszcze 8% ze sprzedaży. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego filmu, że skorzystaliście i trochę więcej wam się wyjaśni, jeżeli chodzi o pracę na tym laserze w drewnie. Poświęciłem na ten film faktycznie sporo czasu, ale zależało mi na tym, żeby ten test tego lasera był dla was rzetelny i uczciwy. Jak zwykle, pozdrawiam was serdecznie, dzięki za poświęcony czas, do następnego, wolność i pokój.